Czasem zgłaszają się do nas klienci, którzy posiadając 50, 60, 30, no w zależności od tego, co i kto chce kupić, myślą sobie, że jak mają takie pieniądze, że sprzedawcy niemieccy, Niemcy będą stawać na rzęsach, żeby ta transakcja przeszła jak najbardziej bezproblemowo, no ale tak niestety nie jest. Niemieckie media straszą, że 1/3 aut sprzedawanych w Niemczech może mieć skorygowany w cudzysłowie licznik. Ale przy naszych doświadczeniach z blisko 3000 samochodów sprowadzonych przez nas na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, niestety, ale nie możemy tego potwierdzić. Każdy bowiem pojazd staramy się zweryfikować już na etapie pierwszych kontaktów ze sprzedawcą i jeśli tylko są jakieś podejrzenia, to po prostu odpuszczamy. Każdy VIN sprawdzamy w systemie danej marki oraz u naszego partnera, z którym już od dawna współpracujemy, czyli AutoDNA, który posiada informacje m.in. z niemieckich przeglądów, platform sprzedażowych i wielu innych źródeł, więc można sprawdzić historię pod kątem przebiegu, odnotowanych wypadków i napraw oraz wcześniejszych transakcji kupna-sprzedaży danego pojazdu. Będąc w temacie przebiegu, może będzie Wam ciężko w to uwierzyć, ale mieliśmy przez te lata dosłownie 3 czy 4 przypadki tylko, gdzie udało się nam ewidentnie złapać sprzedawcę na sprzedaży auta skręconym licznikiem. To znaczy podejrzanych przypadków było oczywiście więcej, ale tylko w tych 3-4 przypadkach mieliśmy dowody tak zwane czarno na białym, gdzie sprzedawca twierdził jedno, a dokumenty zupełnie coś innego. I oto jeden z takich przypadków. Renault Laguna z 2014 roku, 2.0 diesel za 9000 euro, a deklarowany przebieg to 131 000 km. Akurat tutaj informacje z systemu Renault niewiele wniosły, ale sprawę wyjaśniło AutoDNA. Sprzedawca nas zapewniał, że auto jest po pierwsze z rynku niemieckiego, czyli pochodzi od Niemca, że jest bezwypadkowe i nie było ponownie lakierowane. Tymczasem okazało się, że w 2017 roku miało pierwszą niewielką szkodę, tylko na około 250 euro, no ale zawsze. W 2018 roku jakiś kolejny drobiazg za około 250 euro. No, ale już w 2022 roku odnotowano szkodę całkowitą z szacowaną kwotą naprawy od 5 do 7 tysięcy euro. Poza tym zwrócił uwagę na przebieg 180 914 km, a sprzedający wpisał w ogłoszenie 131 000 km. I jeszcze dwie ciekawostki wynikające z raportu AutoDNA. Pierwsza. W kwietniu 2017 roku odnotowano wartość auta na kwotę 13 650 euro i przebieg 96 150 km. Z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że pojazd wtedy właśnie zmienił właściciela, a kolejny kupił je za podane 13 000 euro z kawałkiem przy przebiegu 96 000 km. I druga sprawa, rynówka była już w Polsce zarejestrowana. Ktoś nawet kupił ubezpieczenie w marcu 2022 roku, a kiedy ją sprawdzaliśmy był maj i auto stało w Niemczech, w Bremen dokładnie. Gdy wróciliśmy z tymi rewelacjami do sprzedawcy, stwierdził jedynie, że jakiś Polak chciał kupić auto i nawet je w Polsce czasowo zarejestrował, ale ostatecznie do transakcji nie doszło. Do informacji o przebiegu w ogóle się nie odniósł. Nasz klient oczywiście auta nie kupił, ale i tak wylądowało ono ostatecznie w Polsce i to też wiemy z raportu AutoDNA. Jest wartość auta 33900 i już prawidłowy odczyt licznika, czyli 181 900 km. Pojazd ma około 1000 km więcej niż wcześniej, czyli można przypuszczać, że jechał z Niemiec na kołach. Jest zarejestrowany w Polsce i miał w lipcu wykupione ubezpieczenie tylko na 30 dni, ważne do końca sierpnia, co oznacza, że sprowadził je ktoś na handel i próbował sprzedać w Polsce. Chwała mu za to, że nie kręcił z przebiegiem, ale czy poinformował ewentualnego nabywcę, że Renault jest po szkodzie całkowitej? Szukajcie tego auta w polskich ogłoszeniach. Może ktoś znajdzie odpowiedź na to pytanie. Zanim przejdziemy do głównego bohatera naszego dzisiejszego odcinka, gdzie również nie obyło się bez niemal dramatycznych zwrotów akcji, to jeszcze informacja, że w opisie filmu znajdziecie specjalny link do raportów z AutoDNA z rabatem minus 10% tylko dla naszych widzów. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy w Berlinie. Tadam. Odbieramy auto. Dzisiejszym naszym zleceniodawcą jest pan Artur z Warszawy. Parę dni tu byliśmy obejrzeć auto, bagatela 67 tysięcy euro. Szczegóły wkrótce. Damy zdjęcia z weryfikacji i porozmawiamy sobie o tym, jak to auto było kupowane, z jakimi problemami komunikacyjnymi i innymi. Czasem zgłaszają się do nas klienci, którzy posiadając 50, 60, 30, no w zależności od tego, co i kto chce kupić, myślą sobie, że jak mają takie pieniądze, no po części jest to uzasadnione oczywiście myślenie, to sobie myślą, że sprzedawcy niemieccy, Niemcy będą stawać na rzęsach, żeby
ta transakcja przeszła jak najbardziej bezproblemowo i żeby mile wspominać dane miejsce, zakup, auto, no ale tak niestety nie jest. Nasze doświadczenie podpowiada, że żadne pieniądze nie sprawiają w Niemczech, że Niemcy stawają. Opowieść zacznijmy od tego, że pan Artur szukał dla siebie BMW ze wspomaganiem elektrycznym. Nie tylko ze względu na ekologię, co przede wszystkim niższą akcyzę. Chodziło o najnowszą wersję piątki z 3-litrowym dieslem, max 1-2-letnią, które chodzą teraz, bagatela, po 60-70 tysięcy euro. Mowa była o wersji poliftowej, gdzie do zwykłego diesla dołożono silnik elektryczny, moc zwiększono z 265 do 286 koni mechanicznych i powstawało tak zwane mild hybrid, objęte w Polsce zmniejszoną akcyzą. Pan Artur celował w ofertę z niskim przebiegiem, gwarancją, więc obracaliśmy się tylko w ogłoszeniach salonowych. Nasz klient wybrał kilka ogłoszeń i dzwonimy. Pierwsza oferta. Niemiec wysłuchał, odnalazł auto po numerze ogłoszenia i mówi: ale przecież BMW nie ma w ofercie dieslickie brydą. Konsternacja. Słuchajcie, to nie był pierwszy lepszy właściciel komisu. Jakiś placowy sprzedawca. To był naprawdę salon BMW i sprzedawca aut klasy premium. I to od nas dopiero dowiedział się, że BMW ma owszem hybrydę w dieslu w ofercie i że to nawet jego salon sprzedaje takie samochody. Przyjął to w milczeniu i powiedział tylko, że oddzwoni. I faktycznie oddzwonił. I potwierdził, że interesujące nas auto to faktycznie hybryda. No dobra, pomyślicie, zdarza się. Każdy może się pomylić i czegoś nie wiedzieć, choć warto przypomnieć, że to był salon BMW i pracownik BMW, więc powinien mieć opanowany katalog ofertowy własnej marki. Nie uwierzycie, ale sytuacja powtórzyła się w innym salonie BMW. W Berlinie, gdzie pan Artur znalazł ciekawsze auto i gdzie w końcu dokonaliśmy zakupu. Sytuacja była niemal identyczna, bo przy pierwszym kontakcie sprzedawca z berlińskiego salonu również zaprzeczył, że BMW sprzedaje diesle w hybrydzie. Na uwagę, że owszem, tak, powiedział, że oddzwoni. Skonsultował się z kimś, oddzwonił i faktycznie potwierdził. No to pojechaliśmy na miejsce zweryfikować stan auta. I dobrze się stało, bo dopiero w salonie wyszło, że auto nie ma kamer 360 stopni. Kamery były w ogłoszeniu i bardzo panu Arturowi na nich zależało. Sprzedawca szczerze się tym zmartwił, nawet pofatygował się, żeby wydrukować i porównać ogłoszenia w obu wersjach językowych. Niemiecki i polski. Okazało się, że w niemieckim ogłoszeniu kamer nie było, tylko w polskim. I ponoć zawiniło automatyczne tłumaczenie. Jak było naprawdę, tego się już nie dowiemy. Ale pan Artur ostatecznie zdecydował się na zakup BMW. Niemcy jak to Niemcy. Z ceny, mimo braku kamer, jednak nie chcieli zejść. Mówimy więc do sprzedawcy: słuchaj, masz klienta, chce kupić auto. Jest zdecydowany, ale potrzebuje od was jakiejś zachęty. Spróbuj coś zaproponować. Sprzedawca obiecał skonsultować to wyżej. Odzwonił nazajutrz, że oferują koła zimowe, używki jednoroczne i chwalił, że nowe kosztowały 2000 euro. Ale z ceny nie zejdą. 68 tysięcy euro i już. Pan Artur finalnie się zdecydował i zlecił przygotowanie zamówienia. Bo taka jest procedura w Niemczech, przynajmniej w salonach, że salon najpierw przygotowuje zamówienie, klient je podpisuje, albo na miejscu, jak tam jest, albo wysyła podpisany skan, jak go nie ma, a dopiero na miejscu przy odbiorze auta otrzymuje zwykle dokumenty samochodu i fakturę. Nasz klient, nauczony naszymi filmami, bo jest widzem, od razu prosił, żeby dopilnować, żeby w zamówieniu znalazły się wszystkie jego dane, prawidłowy adres, bez błędów w nazwisku, co się bardzo często zdarza. I o tyle jest to ważne, że te dane, raz wpisane w system BMW, jeśli będą błędne, to ten błąd będzie się później powielać. A to w fakturze, a to w gwarancji, albo w innych dokumentach i gdzieś może wywołać niepożądane konsekwencje. I słuchajcie, jakby ten klient wykrakał. Sprzedawca raz, że od nas dostał wszystkie prawidłowe dane i pan Artur też pisał do Niemca, żeby uważnie sporządzić zamówienie, a ten bach i wysyła zamówienie. Nazwisko i adres poprawne, ale zamiast numeru telefonu klienta wpisany był nasz, firmowy, choć akurat nie ten sam znany wam z filmów. Prosimy więc Niemca, żeby poprawił, a ten odpowiada, że poprawi w systemie, ale w zamówieniu już taki zostanie. Prosimy więc, żeby poprawił zamówienie również. Foch, ale poprawia. W końcu klient podpisał zamówienie i wysłał przelew. W tak zwanym międzyczasie wyszły cyrki z terminem odbioru auta, bo pan Artur chciał od razu załatwiać polskie tablice, a to trwa, a Niemiec na to, że skoro zamówienie jest z czerwca, to odbiór auta musi nastąpić w czerwcu, bo inaczej system, uwaga, anuluje całą transakcję. Może zmyślał. Może chodziło tylko o jego prowizję, bo jak odbiór w czerwcu, to kasa dla niego w czerwcu, a jak w lipcu, to kasa miesiąc później. No ale sami przyznajcie, że skandalem jest, że w ogóle tam taki temat się pojawił. Ustaliliśmy z klientem, że spróbujemy zdążyć w czerwcu, a to była już końcówka miesiąca, więc no zadanie trudne. Niemiec miał wysłać dokumenty auta prosto do klienta, do zrobienia polskich tablic. Wysłał. I nie uwierzycie ponownie, ale nie podał pełnego adresu przesyłki, ale tylko nazwę ulicy i numer wieżowca, bez numeru lokalu.
i dodatkowo popierniczył numery telefonów. Tak, tak, dobrze myślicie. Podał w zleceniu nasz numer telefonu, a nie klienta, mimo że wcześniej był informowany, jaki numer ma pan Artur i już raz to korygował. A o całej pomyłce dowiedzieliśmy się dopiero... Tak, tak, od kuriera. Dzwoni nasz telefon. Halo, mam przesyłkę dla pana, ale nie ma numeru lokalu. No ale ja nic nie zamawiałem. Z Niemiec, chyba jakieś dokumenty. A, niech pan chwilę poczeka. Kurier nieźle musiał się zdziwić, że nie znamy numeru własnego lokalu, bo przecież nie wiedział tak naprawdę, z kim rozmawia i że on jest w tej chwili w Warszawie pod wieżowcem, a my w Zielonej Górze. Ale zajrzałem w dokumenty klienta, sprawdziłem numer i szybko mu go podałem. Na szczęście, pan Artur był u siebie i odebrał przesyłkę. Zaraz odzwonił, że ma już dokumenty u siebie. Wyobrażacie to sobie? Lecą dokumenty auta za 350 tysięcy złotych, sprzedawca no oczywiście nic nie daje o tym znać, żadnego numeru przesyłki, kurier pojawia się z zaskoczenia, adres jest niepełny i nie ma do tego prawidłowego numeru telefonu? Przypominam, 350 tysięcy PLN. Widzę gdzieś spory budynek i dużo aut. Tylko fragment, tam plac, widzicie, pojazdów jest dosyć dużo. Jak widać na załączonym obrazku, dojeżdżamy do Poznania. 15.20, o 15.30 mieliśmy być na miejscu, ale pan Artur zameldował, że się spóźni 30 minut. Tak, nawiązując do tytułu naszego filmu, ta BMW to najdroższe auto na naszym kanale. 67 950 euro. Droższego nie było. To znaczy było i tu widzicie teraz link do tego filmiku. Oglądaliśmy kiedyś BMW 8 za około 100 000 euro, ale tego auta nie liczymy, bo nie zostało kupione z uwagi na jakąś szkodę, lakierowanie drzwi od strony kierowcy, co wyszło dopiero w trakcie weryfikacji na miejscu. Także BMW 5 530. W dieselku 286 koni, 67 950 euro i rzucamy wyzwanie, kto da więcej. Czekamy.